W tym roku nam to późno rozpoczynamy, bo były różne przeszkody, deszcze. Dzisiaj jest wprawdzie zachmurzone, ale już nas nic nie zrazi do naszej wycieczki. Mamy piękną trasę z przesieki przez Zachełmie i Chojnik do Sobieszowa. Więc myślę, że jeszcze trochę uczestników dojdzie. Na razie mamy ponad 20 osób. I idziemy po zdrowie, promujemy aktywność. Czy to ma oznaczać, że jest to pierwsza i będą kolejne oczywiście w tym sezonie wycieczki? W tym roku jest to pierwsza, jak mówię, spóźniona, dlatego musimy to nadrobić. Oczywiście myślę, że tak do 10 takich wyjść powinno nam się w tym roku udać. Mamy piękne miejsca, mamy cudowne nasze Karkonosze i korzystajmy z tego. Przypomnijmy, że po tej długiej, wyczerpującej dla niektórych zapewne wycieczce czeka niespodzianka jakaś. No każdorazowo staramy się, aby na zakończenie wycieczki można było spokojnie napić się kawy, herbaty i poczęstować się jakąś gorącą zupą, bo dzisiaj sądzę, że to będzie nam bardzo potrzebne. Już przyjechała nasza czwórka, już ludzie wsiadają, więc ja razem z nimi. Myślę, że wielu ludzi do mnie dzwonią, dlaczego jeszcze nie idziemy w tym roku. No więc ja powiedziałam, ta sobota absolutnie jest nasza.